STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Bardzo trudne spotkanie, patrząc nawet na historię naszych ostatnich spotkań z przeciwnikiem. To było czwarte spotkanie, gdzie teraz w tym takim cyklu dwuletnim się mierzymy i to jest tak naprawdę pierwsze nasze zwycięstwo. To tylko pokazuje, jakie te mecze są zacięte, twarde i trudne do rozgrywania. Tym bardziej cieszy zwycięstwo. Dziękuję za atmosferę, jaka dzisiaj panowała, bo naprawdę od samego początku mieliśmy wsparcie i czuliśmy to i w newralgicznych momentach dodawało nam to entuzjazmu. A o samym meczu, na pewno te pierwsze 30 minut, to jest Górnik, którego chcemy widzieć, to jest Górnik, nad którym my musimy pracować, to jest Górnik, do którego musimy dążyć. Tam tak naprawdę było wszystko, tak? Tam były kombinacyjne akcje, były sytuacje, było po stracie szybki odbiór, kolejna sytuacja, naprawdę to był ten moment, gdzie chcielibyśmy, żeby dotrwało nie 30, a zdecydowanie dłużej, ale też z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że ten zespół mamy od niedługiego czasu, zawodnicy nam dochodzą. Dzisiaj znowu zadebiutowało dwóch zawodników, Borys i Janis, przepraszam, i myślę, że co mecz, co trening będzie lepiej. Tym bardziej cieszą dzisiaj zdobyte 3 punkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania i przypominam o mikrofonie. Musiał Dziennik Zachodni, dzień dobry. Mam pytanie. Wczoraj Waldemar Fonalik po meczu w Gdyni powiedział, że to był taki mecz, który można było, należało zamknąć w pierwszej połowie wynikiem 3-0 i uniknąć tej nerwówki. Czy pan po dzisiejszym meczu swoim z Zagłębiem nie ma podobnych skojarzeń? No, zawsze, na przykład mam przed oczami, jak pan pyta, panie Rafale, sytuację, gdzie wychodzimy, sytuację 2-1, Igor z Jesusem. Bo to tak jest chyba najlepsze odzwierciedlenie, gdzie tak naprawdę no, powinniśmy to skończyć, a dosłownie 30 sekund później jest sytuacja w naszym polu karnym bardzo, bardzo niebezpieczna, bo to tak jest, tak? To jest często mówimy i powtarzamy jak mantrę, że niewykorzystane sytuacje się lubią mścić, a jest to spowodowane tym, że myśmy zaatakowali dużą ilością zawodników, przegraliśmy gdzieś w środkowej strefie pojedynek 1-1 i to zespół Zagłębia miał sytuację. Na pewno jeżeli od siebie oczekujemy zwycięstw, to tak, na pewno takie sytuacje, jak właśnie o których mówię, powinniśmy kończyć bramką, a nie tylko samą sytuacją. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Krzysztof Bromer. Już mikrofon dostarczamy. Leszek Błażyński. Ach, jeszcze Leszek. Przegląd sportowy. Mam pytanie, jak pan oceni Borisa Sekulicia i czy ten zawodnik to jest dla pana prawy obrońca nominalnie, czy jednak też możliwe, że będzie grał na innych pozycjach u was? Jest na pewno uniwersalny, bo to jest piłkarz, który tak naprawdę zaczynał na środku, natomiast myślę, że po dzisiejszym spotkaniu to on sam dał odpowiedź. Myślę, że jest jednym z takich cichych bohaterów, bo wskoczył w ostatniej chwili i naprawdę ciężko mieć do niego jakiekolwiek pretensje. Oczywiście były sytuacje, gdzie mógł trochę lepiej zareagować, ale ja jestem przekonany, że to są rzeczy związane z bycia z zespołem, tak? Ze współpracą z Przemkiem, ze współpracą z Mateuszem Matrasem czy z Janisem. Proszę też pamiętać, panie Leszku, że na tej stronie grał też Janis, tak? Oni z sobą tak naprawdę grają od paru dni, ale ta współpraca myślę, że w perspektywie czasu będzie bardzo korzystna i to jest prawie strona, która na pewno tutaj w szczególności, bo jak mówimy o całym zespole, że każdy trening, każdy mecz jest taką wartością dodaną, to szczególnie ta prawa strona. Myślę, że tutaj mamy zdecydowanie jeszcze więcej oczekiwań i bardzo nie liczymy na tych dwóch piłkarzy. Jeszcze mam pytanie o Tomasza Loskę, bo nawet w 18 się nie znalazł. To była decyzja sportowa czy uraz? Mamy trójkę bramkarzy, którzy rywalizują z sobą. Ostatnio był Tomek, dzisiaj był młodziutki. Myślę, że to jest z korzyścią dla zespołu i to widzimy dzisiaj na pozycji bramkarza, natomiast tak naprawdę to dotyczy każdej pozycji i decyduje ostatni trening, decyduje dyspozycja w przeciągu całego mikrocyklu oraz pomysł. W naszym wypadku teraz już na Lechię Gdańsk, gdzie już teraz zapraszam, bo to będzie dla nas bardzo ważne spotkanie i cieszymy się, że dzisiaj dodaliśmy sobie takiej energii przed tak ważnym
kluczowym meczem w środę z Lechią Gdańską. Właśnie, a propos tego meczu, to będzie bardzo mocno zmieniony skład? Panie Leszku, dopiero żeśmy zeszli, to jeszcze nie... zrobimy wszystko, żeby przejść do kolejnej tury, natomiast zdajemy sobie sprawę, że czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Jeszcze mam pytanie Mysta Kidisa. Czy ta zmiana wtedy była spowodowana, mówiąc kolokwialnie, ucieczką przed czerwoną kartką, która wisiała w powietrzu i ewentualnie, czy będzie pan trochę temperował jego temperament? Ja nic, to jest piłkarz, który chce już teraz, natomiast tak naprawdę on potrzebuje treningów, potrzebuje gry i to widać, tak? To jest chłopak, który pierwszy reaguje, a potem myśli, jakie są konsekwencje, ale takiego szukaliśmy zawodnika, takiego, który gra bez kompromisów, takiego, który potrafi wygrywać, szczególnie w tych sektorach wyżej, pojedynki jeden na jeden, który nie boi się tej gry, który potrafi też dobrze sfinalizować akcję. Najlepszym przykładem był mecz, który zagraliśmy kontrolny w tygodniu z Jastrzębiem, gdzie Janis w bardzo ciężkiej sytuacji wykorzystał sytuację. Dzisiaj również pokazał parę ciekawych sytuacji. I myślę, tak powiedziałem, że to jest piłkarz, który może grać tylko lepiej. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jest pan Krzysztof. Doczekał się mikrofonu. Bardzo prosimy. Panie trenerze, niech pan zdradzi, czy Igor Angulo na treningach też tak strzela, czy zaskoczył może pana dzisiaj? Igor nas zaskakuje od 3 lat. Tak naprawdę. Igor dzisiaj pokazuje, my widzimy wszyscy bramki Igora. Ja powiem szczerze, ja jako trener widzę sytuację z 90 minuty, gdzie przyjmuje piłkę w najcięższym dla nas momencie. Przyjmuje piłkę, bierze na siebie 3 zawodników, daje nam czas, daje nam odpoczynek, daje, że 2 środkowych obrońców potrafi skrócić pole, że Mateusz Matras może zabezpieczyć strefę. Naprawdę to jest, tak jak mówię, my wszyscy widzimy bramki, ale zespół tutaj szalenie docenia jego poświęcenie dla zespołu, bo myślę, że w jego przypadku, dlatego jest tak lubiany nie tylko za bramki, ale za to, że pokazuje, że u niego, to co mówi zresztą, najważniejszy jest zespół, i on jest częścią zespołu, ale najważniejszy jest w jego wypadku teraz Górnik. Dziękuję. I bardzo proszę, ostatnie pytanie. Jeszcze na koniec Michał Zichlarz. Panie trenerze, czerwona kartka, wyrzucony trener, sporo nerwowości. Myśli pan, że te mecze, szczególnie w tej właśnie dolnej strefie, tak będą wyglądały do końca? Każdy chce wygrać. Mecz jest coraz mniej. Widzimy tabelę, widzimy, jakie są względem siebie oczekiwania. Przemeblowaliśmy składy. Widzimy, że czy w jedną, czy w drugą stronę ta granica jest bardzo wąska, jak pan widzi, panie Michale. Tak? To naprawdę ta szala się przelewa raz na lewo, raz na prawo i są emocje. Zdawaliśmy sobie też sprawę, że tak to będzie wyglądało. Ale ten mecz właśnie pokazuje, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Tak? Tu każdy mecz będzie bardzo trudny, bardzo ciężki i tym bardziej cieszymy się, że dziś odnieśliśmy się tak ważne dla nas zwycięstwo. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.